A w Rzeszowie zakończyło się dziś kilkudniowe szkolenie policyjnych antyterrorystów. Było głośno, bo jednym z ćwiczonych elementów był szturm i desant ze śmigłowca. Razem z policjantami szkolili się strażacy, żołnierze i pogranicznicy. Ćwiczeniom przyglądała się Karolina Ciesielska. To nie sceny z filmu akcji, ale ćwiczenia rzeszowskich antyterrorystów. Scenariusz szkolenia zakładał zatrzymanie porywacza i odbicie zakładnika. Wszystko to z udziałem śmigłowca, wykorzystywanego nie tylko do działań bojowych, ale także do zabezpieczania imprez masowych, takich jak ubiegłoroczne Światowe Dni Młodzieży czy Szczyt NATO. Śmigłowiec oczywiście nie potrzebuje pasa startowego, potrafi usiąść w przygodnym terenie, ale mimo wszystko wymaga pewnej przestrzeni. Może się przydarzyć tak, że nie będzie miał możliwości przyziemienia i wówczas to jest jedyny sposób, żeby policjanci zostali podebrani. Po wykonaniu zadania grupa szturmowa została ewakuowana. Policjanci nie wsiedli jednak na pokład śmigłowca. Można wykorzystać tak zwaną grubą linę, czyli policjanci zjeżdżają, czyli podróżują jakby na pokładzie śmigłowca i są zrzucani, zjeżdżają na tych linach, tak powiem pospolicie, zjeżdżają sobie na tych linach. Natomiast jeśli chodzi o podjęcie tych sił, no to już nie wspinają się na tych linach. Są podwieszeni na tak zwane winogrono i mogą być podjęci z tego miejsca i przerzuceni już w bezpieczne miejsce. Ćwiczenia z udziałem śmigłowca trwają w Rzeszowie od wtorku. I choć nie zawsze szkolenie antyterrorystów jest tak widoczne i głośne, trwa praktycznie bez przerwy. Policyjni antyterroryści w zasadzie szkolą się w takim trybie ciągłym. Oni muszą być przygotowani do działań w każdym momencie i w różnych warunkach. Właśnie dlatego policjanci ćwiczyli też elementy taktyki. Przerzucanie sił, zatrzymanie pojazdu, szturm i ewakuację.